dzisiejszych informacjach o XVII-wiecznych polichromiach sufitowych odkrytych w jednej z remontowanych kamienic na ulicy Konopnickiej. O nowych przepisach kontroli ruchu drogowego. A także o tym, kiedy zostanie oddany do użytku most na ulicy Różyckiego. Informacje przedstawi Izabela Buczel. Dzień dobry Państwu. W trakcie remontu jednej z kamienic przy ulicy Marii Konopnickiej odkryto unikatowe, jak na skalę Jeleniej Góry, XVII-wieczne polichromie sufitowe. O tym, jaki będzie koszt odrestaurowania tego typu malowideł, Artur Zachrzewski. Odkrycia, jak to często bywa w tego typu przypadkach, dokonali pracownicy remontujący kamienicę. Była na belkach wykonana klasyczna podsufitka i otynkowane. To, co teraz widzimy, te i stan techniczny i te wypleśniałe plamki, to jest wynik właśnie nieprzewietrzania tego stropu, no i dość znaczna degradacja. Ale polichromia na drugim piętrze to nie jedyne cenne odkrycie w tej kamienicy, bo w trakcie naszego pobytu w prawne oko fachowca konserwatora zabytków dojrzało kolejną cenną rzecz. Jestem tu dosłownie od paru minut i okazuje się, że nie tylko ten ponad drugim piętrem, ale tu nad pomieszczeniem pierwszego piętra zachował się strop, który trzeba datować jeszcze wcześniej niż ten u góry, ponieważ po profilach, które są tutaj, sądzę, że najpóźniej koniec XVII wieku jest taka data, w której ten strop mógł być wykonany. Jak twierdzi Wojciech Kapałczyński, stropy, które na pozór wydają się nie przedstawiać żadnej wartości finansowej, mają nieprzecenioną wartość historyczną. Dlatego tym bardziej musimy świadomie i odpowiedzialnie tutaj bronić takich ciekawych, jeszcze oryginalnych rzeczy jak te stropy. Kwestia finansowa nie jest jednak w tym przypadku bez znaczenia, ponieważ odrestaurowanie i konserwacja polichromii, tylko tych z drugiego piętra, to koszt około 20 tysięcy złotych. Natomiast przywrócenie dawnej świetności zabytkowemu sufitowi dzisiaj odkrytemu to dalsze koszty około 35 tysięcy złotych. Dlatego też w kamienicy obecny był dzisiaj wiceprezydent Jeleniej Góry Kazimierz Piotrowski. Budżet jest zamknięty do piętra, ale jeżeli zgodnie z deklaracjami od głównego konserwatora będzie zwrot pieniędzy, przynajmniej częściowy, za wyremontowane wcześniej zabytki, to znajdą się środki na wyremontowanie tego zabytku. Parter remontowanej nakładami miejskich pieniędzy kamienicy przeznaczony będzie do celów handlowo-usługowych, natomiast na wyższych kondygnacjach zostaną utworzone mieszkania. Dlatego też już dzisiaj konserwator zabytków zastanawia się nad możliwościami wyeksponowania odkrytych polichromii, ponieważ kopuł w tym, aby zabytek mógł ujrzeć światło dzienne i być podziwiany przez szeroką publiczność. Zapewne każdy kierowca chociaż raz w życiu został poddany rutynowej kontroli drogowej. Czy jednak wszyscy już wiedzą, że od miesiąca może ona wyglądać nieco inaczej? Jeśli nie, wystarczy tylko spojrzeć na ten materiał. Kontrola drogowa, ręce na kark proszę założyć. Dlaczego? Ręce na kark. Dlaczego? Kontrola drogowa jest. Wysiadamy z auta. O, pas! Wysiadamy. Pas! Co jest? Kontrola drogowa. Druga rączka na dół. Bo go będzie bolało. Wstajemy. Wstajemy. Idziemy wyjaśniać. Proszę z nami. Do środeczka. Dalej się przesunąć proszę. Do środka nogi. Jeszcze dalej tam. 150 melduje zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy. W ten sposób od 1 lipca może wyglądać rutynowa kontrola drogowa kierowców, którzy nie stosują się do poleceń wydanych przez policjanta, nie zatrzymali się widząc czerwonego lizaka, czy też podejrzani są o popełnienie przestępstwa. Choć wygląda to dosyć drastycznie, jak się okazuje, nie szokuje opinii publicznej. Czy tak powinna postępować policja? Tak, powinna, niebezpiecznie, tak. Jezu, z bronią, wie pan, i tak... Napadają na policjantów i w ogóle. A jak zachować się, aby nie być tak brutalnie potraktowanym przez policję? Dzień dobry panu, sierżant. Proszę nie wysiadać z pojazdu.
Ręce na kierownicę, proszę trzymać. Cielę Mazur, Wydział Ruchu Drogowego Jelenia Góra, kontrola drogowa. Proszę okazać stosowne dokumenty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i OC. Bardzo proszę. Czy zna pan zasady nowej kontroli ruchu drogowego? Nie znam. Nie zna pan? No to chciałem panu przypomnieć, że podczas kontroli nie wysiada się od razu z pojazdu. Należy wykonywać polecenia funkcjonariusza. Ponadto ręce należy trzymać na kierownicy. Taki jest wymóg. Zmiany przepisów kontroli ruchu drogowego wprowadzono z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa policjantów. Warto tu dodać, że w ten sposób kontrolowani są kierowcy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I w dalszym ciągu pozostajemy przy temacie drogowym. Remont mostu na ulicy Różyckiego jest solą wokół każdego jeleniogórskiego kierowcy. Właśnie zbliża się półmetek od rozpoczęcia prac. O tym, czy zostanie dotrzymany termin oddania mostu 1 września, Artur Zakrzewski. Niestety już dzisiaj wiadomo, że zakładany termin oddania mostu do użytku nie zostanie dotrzymany. Jak twierdzi kierownik budowy, komplikacje nastąpiły z przyczyn technologicznych. Na dzień dzisiejszy oceniam, że mam, nie ukrywam, tydzień opóźnienia. Natomiast jeżeli chodzi o takie zasadnicze pytanie, bo to już będzie pytanie, sprowadzało się, czy 1 września będzie ruch, boję się, że może troszeczkę będzie małe opóźnienie. Znaczy to wynika jednak z bardzo dużych tutaj komplikacji, troszeczkę się nam pogorszyły warunki gruntowe. Jak się okazuje, największe problemy mieli remontujący most z podporą środkową, która uległa zniszczeniu przed 2 laty w czasie powodzi. Podpora, którą w tej chwili stabilizujemy, miała być na skalę, natomiast okazało się, że ta skała jest 7,5 metra głębiej i trzeba było robić wszystkie pale, które tutaj były, o 7,5 metra dłuższe. W zasadzie nie ma podstaw, aby nie wierzyć tym tłumaczeniom, gdyż przy remoncie codziennie od godziny 6 rano aż do 22 pracuje 40 robotników. Jak więc zapewnił nas dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ruch drogowy w Jeleniej Górze wróci do przyzwoitego stanu najpóźniej w połowie września. Cóż, pozostaje nam tylko wierzyć w te zapewnienia, których z pewnością najlepszym weryfikatorem będzie czas. A póki co trasę z Zabobrza do centrum miasta przemierzać musimy zatłoczoną obwodnicą. O tym, że zamknięcie mostu na ulicy Różyckiego spowodowało duże utrudnienie w ruchu, przekonali się już zapewne wszyscy kierowcy. Z Zabobrza do centrum miasta można teraz dostać się 2 sposobami. Przez ulicę Wincentego Pola lub Jeleniogórską obwodnicą. Większość kierowców, nie chcąc nadrabiać kilometrów, wybiera tę drugą możliwość, co zawsze powoduje kilkunastominutowe oczekiwanie w korku. Tam też ostatnio najczęściej dochodzi do kolizji drogowych. Kierowcy próbują na wszelkie sposoby ominąć korek, czy to zawracając na ulicy Grunwaldzkiej, czy też niezgodnie z przepisami, jadąc trzecim pasem. Głównie chodzi tutaj o ten trzeci pas ruchu, którego praktycznie nie ma. Na skręt w lewo na tym skrzyżowaniu są tylko 2 pasy ruchu w lewo. Jest o tym odpowiednia informacja, znak informujący zdecydowanie wcześniej i kierowcy powinni bacznie ten znak obserwować i stosować się. Są również malowane znaki na jezdni. Najczęściej te wykroczenie drogowe popełniane jest przez kierujących spoza naszego terenu, spoza naszego miasta. Ponieważ aktualnie jest to miejsce o największym natężeniu ruchu, często można spotkać tam panów w niebieskich mundurach, którzy widząc kierowcę korzystającego z trzeciego pasa. Bezwzględnie reagujemy. Kwestia tylko stopnia zagrożenia, do jakiego doprowadził ten kierujący, no i z tym stopniem zagrożenia oczywiście wysokość mandatu karnego. Który może uszczuplić naszą kieszeń nawet o 500 zł. I jeszcze pozostał komunikat policyjny, ale o tym już Artur Zakrzewski. 25 lipca policjanci wyłowili z rzeki Bóbr w okolicach Jazu na Zabobrzu zwłoki mężczyzny, które do dzisiaj nie zostały zidentyfikowane, gdyż nie posiadał on przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Podajemy więc rysopis denata. Wiek z wyglądu około 55 lat, wzrost 1,75 m, średniej budowy ciała, twarz owalna, oczy piwne, nos z charakterystycznym zgrubieniem. W dniu wyłowienia przez policję mężczyzna ubrany był w spodnie z materiału w kolorze brązowym, jasno popielaty swetr w paseczki i pomarańczową sportową koszulkę z krótkim rękawem. Osoby, które rozpoznały opisanego mężczyznę bądź mogą pomóc w jego identyfikacji, proszone są o kontakt z pierwszym komisariatem policji na Zabobrzu, numery telefonu 75 20 427 lub 75 20 121.